Tomasz, jesteśmy na mecie rajdu karkonoskiego. Wedle nieoficjalnych wyników zwyciężyłeś w kategorii Astra. Podsumuj w kilku słowach twój występ tutaj. No, jesteśmy na mecie. Nie był to lekki rajd. Jak widać, co piąty numer jest w kolejce, także dużo samochodów nie dojechało. Nam też nie sprzyjało. Samochód nam się na drugim kilometrze pierwszego odcinka zepsuło nam się wspomaganie i alternator, bo urywały nam się paski. Jechaliśmy w ogóle bez prądu pierwsze dwa odcinki, a całą pętlę bez wspomagania. No i czasy były, jakieś tam były. No i co? Założyli, żeśmy na serwisie ogarnęli chłopaki samochód, założyli, żeśmy pasek jeden, drugi i... No i na drugiej pętli poprawialiśmy się po 25 sekund na odcinkach, także że udało się zwyciężyć, dojechać do mety. No, jesteśmy zadowoleni. Jaki plan na dalszą część sezonu? No, Rzeszów na pewno pojedziemy. Może też Dolnośląski, Cieszynka jeszcze nie wiem, ale Rzeszów na pewno. Dolnośląski pewnie tak, bo zamierzam się tutaj przeprowadzić, to powiedzmy, żeby miał na podwórku rajd, także grzechby było nie pojechać. Dziękuję bardzo. Jeszcze może, bo jesteśmy tutaj dzięki pomocy naszych sponsorów, za co im bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Dziękuję. Trzecim Tomasz Poręba i Mateusz Fortuna. Oni wygrali ściganie w Pucharze Astry. Proszę na ostatnim odcinku Tomasz Poręba, Mateusz Fortuna, najszybsi wśród Oplów Astra. Jeszcze gratulacje, zmęczony, niezadowolony. No z przygodami, cóż za przygody mieliście na trasie rajdu karkonoskiego? Fortuna! W drugim kilometrze pierwszego odcinka zerwał mi się pasek o wspomaganie od alternatora. Daj kombinezon! Prądu wspomagania za darmo! Ciężko było. Biceps, o ile ci urósł? No ja mam duże, także dam radę. Nic tak, drodzy Państwo, nie pociesza jak nieszczęście drugiego człowieka. Twoi koledzy znaczy, że mieli jeszcze gorzej. No, nie wiem, może nie, że mieli gorzej. Opowiadali nam tutaj o swoich przygodach, zatem powód wielki do radości. Zwycięstwo w Pucharze Astry dla Tomasza Poręby i Mateusza Fortuny. Lepiej nie, lepiej nie.